Premier Morawiecki chce uregulować kryptowaluty. Mostostal Warszawa pozywa Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Orlen z rekordowymi wynikami rocznymi tracą jednak akcje koncernu. Fiskus ściga sprzedawców szybkiego jedzenia. Jest czwartek, 25 stycznia, Justyna Smolińska, zapraszam na Puls Dnia. Premier Mateusz Morawiecki powołuje specjalny zespół do spraw zagrożeń finansowych. Pierwsze rekomendacje mają być znane za miesiąc. Jednocześnie w rozmowie z Bloombergiem premier zapowiedział, że zakaże handlu kryptowalutami lub wprowadzi specjalne regulacje, by nie powtórzyła się sytuacja z Amber Gold, w której drobni klienci stracili duże pieniądze. Powołany przez Mateusza Morawieckiego zespół ma zastanowić się, jak ograniczyć ryzyko związane z kryptowalutami oraz inwestowaniem na rynku foreksowym. W jego skład wchodzą prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przewodniczący KNF, minister spraw wewnętrznych, minister koordynator służb specjalnych, a także prokurator krajowy. Pytany w Davos premier powiedział też, że polskie władze przyglądają się kryptowalutom, ostrzegają przed nimi opinię publiczną i zamierzają je mocniej uregulować, by nie powtórzył się, jak to nazwał, kolejny wielki skandal jak ten, którego doświadczyliśmy kilka lat temu z Amber Gold. Miesiąc temu przed inwestowaniem w pseudowaluty ostrzegały już KNF i NBP, które w ramach wspólnej kampanii uruchomiły stronę internetową uważajnakryptowaluty.pl. Mostostal Warszawa żąda od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapłaty prawie 100 milionów złotych. Lider konsorcjum budującego podkarpacki odcinek autostrady A4 złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Roszczenia spółki dotyczą budowanego przez konsorcjum w latach 2010-2012 odcinka trasy Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód. Blisko 100 milionów złotych, których zapłaty żąda Mostostal, ma pokryć straty poniesione w wyniku problemów napotkanych w trakcie budowy autostrady, za które odpowiadać ma Generalna Dyrekcja. Dokładnych informacji o zaistniałych problemach Mostostal jednak nie zdradza. 7 miliardów zysku netto osiągnął Orlen w całym ubiegłym roku. To ponad 1 400 milionów więcej niż rok wcześniej. Choć cały 2017 rok był rekordowy pod względem zysków, to ostatni kwartał okazał się słabszy niż rok wcześniej. Na początku czwartkowej sesji akcje Orlenu taniały o blisko 3%. Na dobre wyniki Orlenu złożyły się o prawie 16 miliardów złotych wyższe przychody ze sprzedaży, które w całym ubiegłym roku wyniosły ponad 95 miliardów złotych. W minionym roku odnotowano też rekordowy przerób ropy na poziomie ponad 33 milionów ton, a także najwyższą sprzedaż ponad 42 miliony ton. Dobre wyniki roczne to także efekt m.in. regulacji ograniczających szarą strefę oraz wzrostu cen głównych produktów – benzyny i oleju napędowego. Z punktu widzenia inwestorów najistotniejsze są jednak wyniki za czwarty kwartał. Te pod względem zysku nie wypadły tak dobrze, czego zresztą spodziewali się analitycy. Grupa zarobiła niecały 1 600 milionów złotych wobec prawie 1 800 milionów rok wcześniej. Analitycy liczyli na więcej, średnio oczekując 1 640 milionów złotych. Fiskus ściga sprzedawców szybkiego jedzenia i wzywa na przesłuchania jako podejrzanych o wyłudzanie w przeszłości podatku VAT. Chodzi o 5-procentowy podatek, który doliczały fast foody do swoich produktów. Problem polega na tym, że wtedy robiły to zgodnie z prawem. Jeśli fast food potraktujemy jako dostawę gotowych posiłków i dań, wtedy VAT wynosi 5%. Gdy zakwalifikujemy je do usług związanych z wyżywieniem, to obowiązywać będzie stawka 8%. I tak na paragonie do frytek serwowanych w McDonald's VAT wynosi 8%, ale w Burger Kingu już 5%. Podobnie sytuacja ma się z hot dogami na stacjach benzynowych. Ten problem przez lata męczył zarówno sprzedawców szybkiego jedzenia, jak i fiskusa. W końcu ze względu na dużą liczbę wniosków o zwrot podatku w połowie 2016 roku minister finansów wydał ogólną interpretację, orzekając, że serwowane w fast foodach posiłki mają być obłożone stawką 8%. Teraz fiskus ściga firmy i chce zwrotu pieniędzy za niższe stawki w ubiegłych latach. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w piątkowym Pulsie Biznesu. Rośnie odsetek firm, które nie widzą żadnych barier w rozwoju, zauważa na Twitterze Grzegorz Siemiączyk. Gościem Pulsu Dnia jest Marta Abratowska-Janiec, starszy konsultant CBRE Hotels. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od tego w takim razie w ogóle, jak wygląda branża nieruchomości hotelowych w Polsce? To był bardzo dobry rok dla nieruchomości hotelowych w Polsce i wynika to z co najmniej kilku względów. Przede wszystkim wyniki rynku hotelowego w Polsce idą w górę, zarówno w kontekście obłożenia, jak i średniej ceny.
To powoduje, że inwestowanie w inwestycje hotelowe ma coraz większy sens i znaczenie. W związku z tym w zeszłym roku odnotowaliśmy rekordowy wolumen transakcji sprzedaży hoteli w Polsce na poziomie 350 milionów euro. Dla porównania oficjalne dane za poprzedni 2016 rok mówią o kilku milionach euro transakcji hotelowych. Zatem wzrost rok do roku jest olbrzymi i spodziewamy się, że jakby ten trend nadal się utrzyma. To wszystko powoduje, że mamy tak zwany boom w dewelopmencie. Powstaje bardzo dużo nowych hoteli i w tej chwili pipeline projektów hotelowych, zarówno tych w budowie, jak i spekulacyjnych, jest w największych miastach w Polsce naprawdę olbrzymi. A co się wydarzyło w przeciągu tego jednego roku tak naprawdę, że zauważalny jest aż tak ogromny wzrost? Dlaczego to zainteresowanie w ogóle branżą hotelową tak drastycznie wzrosło? Wydaje mi się, że to wynika znów z kilku powodów. Przede wszystkim wciąż klimat okołoinwestycyjny i ekonomiczny w Polsce jest bardzo dobry. Według ostatnich prognoz Oxford Economics w poprzednim roku poziom PKB w Polsce wyniósł około 4,3%, kiedy średnia dla krajów Unii Europejskiej pozostaje na poziomie 2,3%. W związku z tym to powoduje, że Polska jest rynkiem, w którym chętnie lokuje się biznes i de facto podaż aktualna powierzchni biurowej oraz tej, która jest planowana, potwierdza to. I w związku z tym napędza to rynek noclegów i de facto popyt na usługi hotelowe w naszym kraju. Musimy pamiętać o tym, że Polska jako w zasadzie z Warszawą, która jest de facto hubem Europy Środkowo-Wschodniej, jest jakby największym beneficjentem tego ruchu do naszego regionu Europy. I tutaj musimy też pamiętać o tym, że wobec innych zachodnich rynków hotelowych w Europie Zachodniej, de facto poziom wzrostu w sektorze hotelowym w Polsce, ten, którego się spodziewamy w najbliższych latach, jest znacznie wyższy. A to oczywiście obiecuje dobre zwroty z inwestycji, dlatego oczy wielu inwestorów hotelowych są skierowane w tej chwili na Polskę. Dlaczego Pani zdaniem ten nasz rejon jest aż tak interesujący zarówno dla inwestorów, jak i dla turystów, powiedzmy sobie szczerze, którzy do Polski, do Warszawy coraz chętniej przyjeżdżają? Ja myślę, że przede wszystkim Polska wyróżnia się na tle Europy Środkowo-Wschodniej z tego powodu, że posiada bardzo mocne też rynki regionalne. Oczywiście Warszawa staje się pewnym takim hubem finansowym i pewnym głównym miejscem spotkań de facto w naszym rejonie Europy. Potwierdzają to rekordowe wyniki osiągnięte przez lotnisko Chopina w Warszawie. Wzrost liczby pasażerów rok do roku był na poziomie 23% i Warszawa pierwszy raz w historii przewyższyła liczbą obsłużonych pasażerów lotnisko w czeskiej Pradze. W związku z tym widzimy, że ten ruch w Warszawie będzie wzrastał i tutaj zarówno ta liczba pasażerów to potwierdza, ale też generalnie wzrost sektora turystycznego w Warszawie. Natomiast tak jak wspomniałam, mamy bardzo silne rynki regionalne i to nas wyróżnia wobec innych krajów, gdzie w zasadzie wiodące są jedynie stolice. Mówię tutaj o wciąż Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy bardzo silne rynki regionalne. Między innymi Kraków, Wrocław, Gdańsk to są takie najsilniejsze rynki hotelowe w Polsce oprócz Warszawy, ale też kolejne silne rynki, które przyciągają na przykład sektorem kongresowym, sektorem MICE, takie jak Poznań z znanymi wszystkimi targami poznańskimi, czy Katowice z nowym centrum kongresowym MCK. To na razie tylko fragment naszej rozmowy. Na całość zapraszamy oczywiście na stronę pb.pl. Pracownicy w Unii Europejskiej pracują średnio 40,3 godziny w tygodniu. Polacy, podobnie jak Brytyjczycy, Austriacy czy Grecy, wybiegają ponad europejską średnią. W naszym kraju praca tygodniowo zajmuje średnio ponad 41 godzin. Czas na komentarz rynkowy w Pulsie Dnia. Konrad Białas, główny analityk domu maklerskiego TMS Brokers. Wydarzenia na forum ekonomicznym w Davos zwykle nie mają przełożenia na rynek walutowy, ale w tym roku jest inaczej i to jeszcze zanim do głosu doszedł prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Dolar jest najsłabszy od ponad 3 lat, także do złotego na 3,33, a winnym tej sytuacji jest sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Stephen
Mnuchin, który stwierdził wczoraj, że słaby dolar jest korzystny zarówno dla handlu, jak i stwarza możliwości dla gospodarki. Jest to zaskakujące stwierdzenie, bo zwykle przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczonych, jeżeli już, to agitują za silnym dolarem, także wzbudziło to spekulacje, że nie tyle Stany Zjednoczone mogą być zaangażowane w tym roku w mocniejsze wojny handlowe, dodatkowo tworzą precedens dla wojen walutowych. Także dolar traci wyraźnie do wartości, wpisuje się to w generalnie negatywny sentyment dolara, jaki się utrzymuje od przełomu roku. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli dolar traci, to inne waluty wyraźnie zyskują, niekoniecznie się to musi podobać lokalnym władzom. Także otwiera nam się perspektywa werbalnych i niewerbalnych interwencji, które podniosą ewidentnie zmienność na rynkach, na rynku walutowym, a w konsekwencji też mogą wpłynąć na tą generalną sielankę, jaką obserwujemy na innych klasach aktywów, między innymi na rynku akcji, bo ta dodatkowa zmienność zawsze może budować niepokój. W kontekście samego dolara ten sentyment obecnie negatywny pozostaje i nie sądzę, żeby się w krótkim terminie miał jakoś diametralnie zmienić. Natomiast osobiście uważam, że trochę jednak owczego pędu jest w przecenie dolara, trochę oderwanego od fundamentów. I w dalszej części roku spodziewałbym się, że jednak dolar powróci do łask. Względem złotego zobaczymy poziomy bliżej 3,50, no ale póki co to lepiej może się zacząć rozglądać za tańszą elektroniką z zagranicy. Zostań gondolierem w 90 minut. Takie kursy dla turystów pojawiły się w Wenecji i od razu wywołały falę oburzenia tamtejszych profesjonalnych wioślarzy. Teraz gondolierzy protestują i domagają się ochrony swojej profesji. To już wszystko w dzisiejszym Pulsie Dnia. Na jutrzejszy program zaprasza Paweł Sołtys. Do zobaczenia.